Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I słowo, które dziś będziemy rozważać, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jak już mówiliśmy wielokrotnie, analizując ten fragment, to te pierwsze cztery błogosławieństwa są jakby taką drogą do Boga, obrazem drogi czy pokuty człowieka, który jest głodny, pragnący i w końcu zostaje nasycony. Ale kolejne błogosławieństwa, to, o którym mówiliśmy poprzednio, o którym dzisiaj, o którym następnym razem, jest właśnie takim najlepszym lustrem, takim weryfikatorem, czy rzeczywiście to nowe życie, które się zrodziło we mnie, rzeczywiście nim jest. Kiedybyśmy czytali te błogosławieństwa, tak troszeczkę zmieniając gramatykę, absolutnie sens, ale gramatykę. Gdybyśmy przeczytali: błogosławiony jest miłosierny. Dokładam słowo jest. Błogosławiony, który jest czystego serca. Błogosławiony i tak dalej. Zmieniłem coś? No nic, tylko dołożyłem słowo jest. Ale dlaczego? Wiecie, dlaczego to robię? Bo Pan Jezus właśnie to mówi. Błogosławiony nie ten, który chciałby być, ale który jest czystego serca, który jest miłosierny, który jest czyniącym pokój. Jest, po prostu jest. A więc to jest weryfikator, czy jestem. Czy jestem. Mówiliśmy poprzednio o tym błogosławieństwie miłosierni, błogosławieni miłosierni. Króciusieńko, naprawdę króciusieńko, chcę wspomnieć o tym, co mówiliśmy poprzednio, też może nie wszyscy są, minęły zresztą 2 tygodnie od tego czasu. Więc mówiliśmy o tym, którzy są błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mówiliśmy o tych, co znaczy słowo miłosierny. Miłosierni to ci, którzy jakby nie oddawają innym tego, na co ten ktoś zasłużył. Już widzicie, jak chcę iść skrótowo. Czyli ktoś zgrzeszył wobec ciebie, ktoś narozrabiał, ktoś cię bardzo zranił, ale nie oddajesz. Przebaczasz. Mówisz jak Szczepan, nie policz im grzechu tego. Ale pamiętacie, zastanawialiśmy się troszkę głębiej. Jeśli by ten ktoś, który cię tak mocno zranił, sam po tym przeżywał jakieś doświadczenie, sam po tym był w jakiejś opresji, w jakiejś chorobie, co moje serce będzie czuć? Czy przypadkiem nie powiem: no dobrze, Boże, że jesteś taki sprawiedliwy, ująłeś się za mną. Daleko nam wtedy do miłosierdzia. Moi drodzy, wspominaliśmy obrazy biblijne. O jednym tylko wspomnę: Dawid, który jakże był miłosierny w stosunku do Saula. Oszczędził go parokrotnie, choć mógł go zabić. Ale najbardziej ujęło mnie to, jak reagował po jego śmierci. Jak bardzo żałował go, a przecież był praktycznie co jego wrogiem. A więc, moi drodzy, miłosierni to, miłosierdzie to oznacza też postawę, jak mówiłem, litości, czy współczucia, czy empatii i przyniesienia ulgi w cierpieniu komuś, kto ponosi konsekwencje swojego grzechu lub też konsekwencje grzechu spowodowanego przez innych w stosunku do niego. I mówiliśmy tutaj o miłosiernym Samarytaninie. On ponosił jakby konsekwencje grzechu tych bandytów, którzy go napadli. On był poraniony, ale znalazł się ktoś, kto mu pomógł, kto był miłosierny. Ale wiecie, bardziej mnie dotyka postawa tych dwóch, którzy nie byli. Bardziej mnie dotyka to, że kapłan i lewita, słudzy Boży, nie mieli czasu się nim zająć. Pamiętacie, mówiłem o tym, że jakże często my możemy się do nich upodobnić. W swoim zabieganiu, nawet w naszej służbie.
Śpiesząc się do zboru, śpiesząc się na próbę, możemy pominąć wśród nas tych, którzy duchowo krwawią, poranieni być może przez innych. Moi drodzy, mówiliśmy o tym, że miarą naszego chrześcijaństwa jest nasz stosunek do bliźnich. I tych bliźnich, którzy są na zewnątrz. I tych bliźnich, którzy są może bezdomnymi, ale i tych bliźnich, którzy są pośród nas. Otwórzmy sobie na zakończenie tego tematu Ewangelię Łukasza. Rozdział 6 i werset 36. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To jest polecenie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, bądźcie miłosierni, bo Ojciec wasz miłosierny jest, a wy go macie naśladować. A drugie, bądźcie miłosierni w takim samym stopniu, jak On jest wobec nas. Dobrze, ale przejdźmy do kolejnego błogosławieństwa, które chcemy dzisiaj omówić, czyli błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Słuchajcie, czytając to błogosławieństwo, już samo ta obietnica wydaje się zupełnie niezwykła. Albowiem oni Boga oglądać będą. Spróbujmy sobie przez moment przeczytać, czy ja wam przeczytam tak skomasowane razem tych 8, tym razem nie błogosławieństw, ale obietnic, którymi kończą się błogosławieństwa. I wsłuchajmy się. Pierwsze. Ja czytam tylko te obietnice, ponieważ ich jest Królestwo Niebios. Ponieważ oni będą nasyceni. Oni posiądą ziemię. Oni będą nasyceni. Oni miłosierdzia dostąpią. Oni Boga oglądać będą. Oni synami Bożymi nazwani będą. I znowu, po raz kolejny, ich jest Królestwo Niebios. To jest taka klamra. Rozpoczyna się i kończy tym samą obietnicą. Ich jest Królestwo Niebios. Ale ta obietnica, która w dzisiejszym błogosławieństwie jest zawarta, wydaje się mi szczególna. Boga oglądać będą. Rozumiemy to chociaż troszkę? Będziemy na koniec się nad tym zastanawiać. Ale już samo to mnie fascynuje. Jak? Przecież to jest chyba takim celem każdego Bożego dziecka, Boga oglądać. Ale warunek. Błogosławieni czystego serca. Konieczny warunek, czyste serce. Czym jest serce? No bo skoro mówimy o czystym sercu, o błogosławieństwie, które z tego wynika, czym jest serce w obrazie biblijnym? Jeżeli mówimy tak po prostu, serce, wiecie, to lekarz od razu pomyśli w sposób kardiologiczny. O, to ta pompka tam. Wiecie, inni może pomyślą w kategorii emocji, w kategoriach zakochania, ale biblijny obraz serca to zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej. Zerknąłem sobie do konkordacji biblijnej na hasło serce. Wiecie, tam jest 350 wersetów, które to zawierają. Ogromna ilość. A wiele z tych wersetów zawiera więcej niż jeden raz użyte słowo serce. Tak więc jest tego niesamowite mnóstwo. Ja tak wybrałem tylko kilka i przeczytam parę wersetów. Ale chciałbym, żebyśmy zwracali uwagę nawet nie na kontekst, ile na te określenia, czym jest serce. Już od razu powiem, że przecież serce zawiera sferę emocji, umysłu i woli człowieka. Będziemy o tym mówić jeszcze, ale spróbujmy już to wychwycić. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje, roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim. Czy stuletniemu może urodzić się dziecko? I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Dlaczego znieczulacie wasze serca, jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serce? Kusili Boga w sercu swoim, żądając pokarmu według woli swojej. Jego serce nie było szczerze oddane Bogu, jak serce Dawida, jego praojca.
Myśli sobie o to pobiłym Edomczyków, więc serce twoje wzbiło się w pychę. Rozmyślajcie w sercu swoim na łożu. Wlałeś w me serce większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża wina. Niech nie mówią w sercu. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Myślę, kochani, że słuchając tych kilku wersetów, może nie losowo wybranych, ale spośród wielu, to widzimy, że serce to jest naprawdę w zasadzie cała istota człowieka. Że to jest cała nasza osobowość. Tak jak powiedziałem, to jest coś, co zawiera nasze emocje, nasz umysł, naszą wolę. Serce to jest centrum dowodzenia. To jest, jak powiedziałem, cała nasza osobowość, całe nasze wnętrze. Stąd myślę, że jest ten gorący apel Biblii. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czym jest w takim razie czyste serce? Albo inaczej, kim są ludzie czystego serca? Ja do tego wrócę na koniec, bo w pierwszej chwili zabrzmie to może troszkę dziwnie i paradoksalnie. Ale posłuchajcie, ja sobie tak zapisałem, że ludzie czystego serca są to ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ich serce jest nieczyste. Dlatego przychodzą do Boga po oczyszczenie. Ludzie czystego serca to ci, którzy doświadczyli Bożego oczyszczenia. To ci, którzy doświadczają Bożego oczyszczenia, Bożej przemiany, Bożego przebaczenia. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że największy problem człowieka tkwi w jego sercu. Tak naprawdę największy problem dla człowieka to on sam, dla siebie. Nie wierzycie? Przeczytam fragment z pierwszej Mojżeszowej 6:5. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ale powiecie, no przed potopem, potop wszystko zmienił, to już nie tak jest w tej chwili. To zobaczmy, co mówi Pan Jezus. Mateusza 15, rozdział 17-19. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co chodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Uwaga. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Z serca człowieka to pochodzi. Ktoś może powie, no jak to? A ja myślałem, że całym problemem dla mnie są okoliczności. Że dlatego jestem tym, kim jestem. Że reaguję tak, jak reaguję, to są okoliczności. Że może dlatego, że mąż jest nie taki. Może rodzice mnie nie rozumieją, więc tak reaguję, a nie inaczej. Może żona nie taka, może kościół nie taki, może ludzie nie tacy. No więc tak reaguje. A tu się dziś dowiadujemy, znaczy nie dowiadujemy, tu sobie dziś przypominamy, że problemem nie są okoliczności. Problem jest tutaj. Problem jest w sercu. Moi drodzy, to błogosławieństwo rozprawia się z takim myśleniem. U wielu ludzi bardzo mocno zakorzenionym, że problemem są rzeczy zewnętrzne. I że gdyby tylko te rzeczy zewnętrzne zostały nam jakoś odjęte, że gdyby tylko te rzeczy zewnętrzne się jakoś uporządkowały i naprawiły, ojej, pełnia szczęścia by była. A to zupełnie nie tak. To zupełnie nie tak, bo problem tkwi w sercu. Powiem przykładowe zdanie, absolutnie przykładowe. Ale myślę, że wielu z nas go wielokrotnie słyszało. A może nawet niektórzy mówią. Przykładowe zdanie takie. Mój syn jest dobrym człowiekiem, ale ma złych kolegów, dlatego pije. Myślę, że nieraz to słyszeliśmy. A to nie jest prawda, bo problem jest tam. Bo problem jest w sercu człowieka. Jezus wyraźnie wskazuje na źródło. Mówi, z serca bowiem pochodzą złe myśli,
i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, pewnie, że środowisko, w którym żyjemy, ma jakiś tam wpływ na nas. W jakiś sposób kształtuje nasze postawy, nasz charakter. Jakiś ma. Nie zawsze też mamy wpływ na pewne okoliczności. Nie mamy wpływu na rodzinę, w jakiej się wychowaliśmy. Nie mamy wpływu czasem na, nie wiem, szkołę, do której trzeba chodzić. Na niektóre rzeczy mamy wpływ. Nie zawsze podejmujemy dobre decyzje, ale to już inny temat. Ale wiecie, co chcę udowodnić nam? Że naprawdę nie okoliczności mają wpływ, ale serce. Zobaczcie, Adam z Ewą żyli w doskonałych warunkach. Mieli doskonałe okoliczności wokół siebie. Nie było nic, co by mogło spowodować, żeby mogli się wymówić na okoliczności. A jednak ich serce skłoniło się do złego. Więc problemem jesteśmy my sami, a nie okoliczności. Słuchajcie, dlaczego Dawid zgrzeszył z Batszebą? Co zawiodło? Co było przyczyną? Okoliczności? Czy serce Dawida, które w tym czasie akurat nie czuwało? Gdzie było źródło? Wiecie, Dawid mógł powiedzieć, no zresztą początkowe jego reakcje jakby szły w tym kierunku. Dawid mógł powiedzieć, no co ja winien jestem, no? No piękna kobieta na moich oczach, kąpie się naga, no co ja winien jestem, no? No nie wytrzymałem, no. No nie wytrzymałem, no chłop jestem, nie wytrzymałem, no. Okoliczności, gdyby jej tu nie było, no to nie byłoby problemu. Gdyby nie stała przede mną, to bym nie miał problemu. Ale wiecie, kiedy zaczął pokutować, kiedy Bóg mu to objawił, nie wymawia się na okoliczności. Kiedy w psalmie 51 czytamy ten psalm pokutny, on tam nie obwinia Betrzeby za to, że tam stała. Tylko woła: Boże, daj mi czyste serce. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. On wiedział, że to nie okoliczności zawiniły, tylko problem był w nim. Wiecie, myślę, że postawa Dawida też pięknie nam pokazuje to przejście przez te pierwsze cztery błogosławieństwa. Kiedybym powiedział: Dawid ubogi w duchu. Czyli Dawid świadomy sytuacji, w jaką się wpakował. Dawid świadomy swojej grzeszności. Dawid docna świadomy okropności swojego czynu. Docna świadomy okropności tego, co zrobił. Cudzołóstwa, potem morderstwa, intryg, których się dopuścił. A potem Dawid, który się smuci. Oj, widzimy Dawida, który naprawdę płacze. Który naprawdę ma złamane serce. Który nie podchodzi sobie tak lajtowo do tego: no, zgrzeszyłem, no trudno. Mogło jej tam nie być. O nie. Dawid, który jest cichy, inaczej pokorny, który z pokorą przyznaje: to moje serce, który z pokorą przyznaje: Panie, potrzebuję ratunku Twego. I w końcu Dawid, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, który przychodzi, który woła, który tęskni do tego, aby Bóg znowu odnowił w nim radość z jego zbawienia, aby dał mu czyste serce. I dał mu Bóg? No pewnie. No pewnie, że tak. I znowu Dawid jest człowiekiem jak przedtem, jeśli chodzi o jego relacje z Bogiem. Moi drodzy, ale jakże trudno człowiekowi, teraz na moment skupię się na ludziach niewierzących, ale jak znacie już przebieg tych wykładów, przejdę potem i do nas. Ale na moment na ludziach niewierzących. Jakże ciężko i trudno czasem człowiekowi przyznać, że problem jest tutaj. Że problem jest w sercu. Że problem jest ukryty we mnie. Wiecie, nie tak dawno miałem pewną rozmowę z osobą zupełnie spoza zboru, zupełnie ze świata. Pan Bóg tak zaaranżował, że mogliśmy fajnie i dosyć długo porozmawiać. I najpierw mówiła ta osoba o trudnych okolicznościach, w których się znajduje. Z tej rozmowy, z tego, co słuchałem, wynikało, że rzeczywiście fajna osoba, taka moralna, taka ekstra, ale okoliczności straszne. Rzeczywiście sypało się wszystko mu na głowę. Wiecie, ale kiedy ja zacząłem mówić, nie mógł uwierzyć, że problem jest w nim.
że problem jest w jego nieodrodzonym sercu, że problem jest w tym, że on Boga nie poznał, że tu jest źródło problemu. Nie mógł w to uwierzyć, że problemem jest jego martwy duch. Bo wiemy, że kiedy człowiek zgrzeszył tam w raju, Pan Bóg powiedział, umrzesz. A oni nadal żyli, nie? Chodzili, mówili, ale duch umarł. I tak trudno mu było uwierzyć, że jego duch jest martwy. I że to powoduje wszystko inne. Ale taka jest prawda. Moi drodzy, jeżeli ktoś z nas, nie wiem, czy tutaj słucha, czy potem przez internet, jeżeli twój duch nie jest ożywiony, to źródłem twoich problemów nie są okoliczności, ale twoje serce. Twoje serce, które musi doznać transplantacji. Będę o tym mówił później troszkę. Twoje serce, które musi zostać wymienione. Tej operacji dokonuje sam Bóg. On może na twoją prośbę wyjąć serce kamienne, a dać ci serce wrażliwe, jak mówi ten nowszy przekład. Ale za chwilkę do tego dojdziemy. Ale powiedziałem, że wspomnę też i o nas. Wiecie, my, ludzie wierzący, możemy funkcjonować według podobnego schematu. Możemy nie zdawać sobie sprawy, że problemem jest nasze serce w naszych różnych reakcjach. I dlatego czasem nie idziemy do przodu. Dlatego czasem nie widać przemiany naszego życia, nie widać owoców, nie widać wzrostu w naszym życiu, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy, że problemem jest nasze serce. A inaczej powiem, nasze ja, czyli nasza stara natura. Nasze okoliczności, które są wokół nas. Wiecie, jak to jest? Jeżeli ktoś, nie wiem, wybuchnie gniewem, złością, z powodu tego, że ktoś go zdenerwował. Gdzie jest problem? W tym, że ktoś go zdenerwował? W tym, że znalazł się ktoś, kto mu tam zajechał mocno? Czy problem tkwi w nim? No chyba znamy odpowiedź. Moi drodzy, a jeśli ktoś, nie wiem, mnie wyśmiał, zlekceważył w jakiejś czynności, także powiedziałem, więcej się tego nie podejmę, to problem jest w czym? W mojej ambicji? W moich, nie wiem, jakichś tam kompleksach? W sercu inaczej? Czy tym, że ktoś mi coś powiedział? Nie widzę reakcji. Zastanawiacie się? Tutaj, w sercu. Kochani, a jeśli nie wiem, jeszcze może jeden przykład. Jeśli sąsiad cały czas mówi, że jest bez grosza przy duszy i nagle taką bryką przyjechał. O, skąd on wziął tą kasę? Gdzieś tam zazdrość. Co jest problemem? To auto czy twoje serce? A jeśli, kochani, ktoś mnie zranił? Mówię o jakichś poważnych sprawach. Ktoś mnie naprawdę zranił. I obrażam się. To gdzie jest problem? W tym, że ktoś mnie zranił? Czy w tym, że moje nieprzemienione serce się obraża? To jest straszny problem. To jest problem tak wielu ludzi. Wiecie, są ludzie, którzy obrażeni są na kogoś, nie wiem, 30-40 lat. Już nie pamiętają o co, bo skleroza myśli zjadła. Ale zawzięci. Serce jest problemem. Moi drodzy, musimy zdefiniować sobie, my, wierzący, zdefiniować sobie, gdzie jest problem. Bo inaczej możemy do śmierci być właśnie takimi, którzy się denerwują, którzy się wściekają, którzy wybuchają, którzy zazdroszczą, którzy obmawiają, którzy się obrażają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problemem jest nasze serce. Otwórzmy Księgę Jeremiasza. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore. Któż zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próby je zamiary. Może dotąd. Zobaczcie, moi drodzy, jeżeli Bóg mówi o czystym sercu, On idzie głębiej niż my myślimy. Bo my może myślimy na podstawie tego, co widzą nasze oczy. To, jak widzimy funkcjonowanie człowieka, z siebie samych czy kogoś innego, reakcje, czyny, a Pan Bóg idzie głębiej. Pan Bóg idzie w motywację.
Przeczytajmy sobie to raz jeszcze. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore. Tu już jest ciekawa myśl. Co się robi z czymś, co jest nieuleczalnie chore? Jeżeli jest nieuleczalnie chore, to co można zrobić z czymś? No wyciąć, jeśli się da, to wstawić nowe. Jeżeli jest nieuleczalnie. Ale znowu, o tym za chwilkę. Wróćmy raz jeszcze. Nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Jakby przychodzi odpowiedź. Ja, Pan. Ja to widzę w ten sposób. Ja, Pan, poznaję twoje serce. Pytanie jest, kto zdoła je poznać? Ja, Pan. Przenikam motywy. Dotyka mnie to słowo. Ja, Pan, przenikam motywy twojego serca. Ja, Pan, poddaję próbie zamiary. Motywacje to coś więcej niż czyny. Bo wiecie, można robić dobre rzeczy ze złych pobudek. Można. Można też odwrotnie, na marginesie. Można robić złe rzeczy z dobrych motywacji. Ale to tak na marginesie. Ale można robić dobre czyny ze złych pobudek. Niestety można. Moi drodzy, przykład faryzeuszów. Jak my współcześni słyszymy słowo faryzeusz, to już wszystko wiemy. No bo co można dobrego o nich powiedzieć? Już tak się utrwaliło, że jak my słyszymy faryzeusz, nie trzeba dalszego komentarza. Ale nie tak było wtedy, kiedy oni żyli. To była elita. I wiecie, kiedy na nich ludzie patrzyli, współcześni, żyjący, to widzieli ludzi wspaniałych, pobożnych, którzy się modlą, którzy regularnie poszczą, którzy skrupulatnie ze wszystkiego dają dziesięcinę, którzy studiują zakon. No tak było. No wspaniałe rzeczy. Ale Jezus odkrywa ich serce. Jezus odkrywa ich motywację. I mówi, robicie dobre rzeczy, ale ze złych motywacji. Na pokaz. Żeby ludzie to widzieli. A w środku pełni chciwości i upiestwa. W środku śmierć. Jezus mówi, jak groby pobielane. Pobielane, czyli pobielony, czyli otynkowany. Lewacja ładnie zrobiona. Fajnie to wygląda na zewnątrz. Ale w środku śmierć. W środku grób, w środku zwłoki. Moi drodzy, jakże to jest niebezpieczne. Jakże to jest niebezpieczne, bo można czynić dobre rzeczy ze złych motywacji. Nie wiem, czy mogę zapytać tak mocno, co się kryje za moim, twoim podniesieniem rąk? Prawdziwa chwała? Czy czasem być może, żeby zrobić dobre wrażenie? Jeden z setek przykładów. Motywacje. Co się kryje za naszym postępowaniem? Jezus mówi, czy Bóg mówi, ja Pan przenikam motywy. Ludzie tego nie zauważą. Ale Pan przenika nasze motywy. I to, co dla nas, obserwujących danego człowieka, może wydawać się takie święte i piękne, to dla Boga może być smrodem. Bo Pan Bóg zna motywację. Pan Bóg przenika motywację. Czyste serce to też i motywacje. Dlaczego robimy to, co robimy? Ale może nie idę głębiej, dlatego że wrócimy do tego tematu. Mówiłem już wielokrotnie, że kazanie na górze jest jakby streszczeniem całej Ewangelii, a błogosławieństwa są streszczeniem kazania na górze. Więc jeśli pójdziemy dalej w kazanie na górze, to automatycznie będziemy troszkę wracać do tego streszczenia, którym są błogosławieństwa. Więc przyjdzie czas, kiedy może troszkę szerzej będziemy rozmawiać na temat motywacji. Błogosławieni czystego serca. Kiedy spojrzałem sobie na ten fragment z Mateusza w konkordacji greckiej, zobaczyłem, w jaki sposób oddane jest to słowo czysty. Już pomijając, jak to w Grece brzmi, żeby nie przekręcić, są tam wiele znaczeń. Jedno oczywiście z nich jest czysty, inaczej bez skazy, nienaganny, ale jest też i druga jakby kwestia, czyli prawdziwy, klarowny, jednolity, tożsamy. Czyste serce to jest i ten drugi kierunek. Prawdziwy,
klarowny, jednakowy czy jednolity. Pamiętacie ten obraz śmietany? Pamiętacie? Utkwiłam. To dobrze. To dobrze. Znów tu pasuje. Prawdziwy. Taki sam na powierzchni, taki sam w środku garnka, taki sam na dnie, taki sam. Problem w tym, że nie zawsze tak jest. Poruszasz trochę, śmietana znika. Okazuje się zupełnie coś w środku innego. Ale czyste serce to taki sam do głębi. Wiecie, taki sam w zborze, jak w domu. Tak samo się zachowywujący, tak samo reagujący, tak samo mówiący w zborze, w domu, w szkole. Wiecie, powiem tutaj na marginesie coś tak może dla rozluźnienia. Moja córka pracuje w przedszkolu i jak wiecie, od dzieci można się dużo dowiedzieć. Oj, dużo się można dowiedzieć, co w domach jest. Nawet bezwiednie. Właśnie kiedyś opowiadała o takiej śmiesznej sytuacji, kiedy jedno z dzieci, których rodzice wydają się najnormalniejszymi i wszystko okej, jedno z dzieci było świadkiem, jak której z nauczycielek wypadł talerz przy posiłku. A czegoś chyba nie dostrzegło, nie widziało, że to po prostu komuś wyleciał talerz. Myślało sobie to dziecko, że ktoś rzucił talerzem i się roztłukł. I chyba tak chciała troszkę uspokoić ta dziewczynka panią i mówi, niech się pani nie przyjmuje, moja mama też rzuca w domu talerzami. A wyglądali tak normalnie ci rodzice. Taki sam w domu, w szkole, w zborze, taki sam. Powiem jeszcze więcej. Taki sam, kiedy jestem zamknięty w pokoju. Sam. Drzwi zamknięte. Nikt nie widzi. Komputer otwarty. Internet z zasięgiem do wszystkiego. Taki sam. To też rodzi jakieś niebezpieczeństwo. Zwłaszcza wśród młodych, ale niekoniecznie. Niekoniecznie. To jest pierwsza myśl tego znaczenia. Prawdziwy, czyli klarowny, jednolity. Taki sam. A drugi, jakby nitka tej myśli, to jest jednolity w sensie taki, to samo mówi, to samo robi. Z tym też mamy problem. W gadaniu możemy być tacy fajni. Tak nam to fajnie idzie. Ha. Żaden problem. Ale żeby potem to samo robić, to już nie zawsze. Żeby się nie rozwodzić, Mateusza 23:3. Jezus mówi znów o naszych ulubionych faryzeuszach. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie, zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Oj, żebyśmy przypadkiem nie byli podobni. Aby ludzie mogli słuchać nas, robić to, co mówimy, ale też patrzeć na to, że robimy dokładnie to samo. Ale to pierwotne znaczenie, czysty, czyli bez skazy, czyli bez grzechu. Czyli czysty, czyli kimś być podobnym do Jezusa. Czysty jak On. Śpiewamy takie pieśni, prawda? Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On. Pamiętacie? Znamy tą pieśń, wyrażamy to. Są inne pieśni, które mówią o tym, że chcemy być czyści jak On. Ale skąd to wziąć? Skąd wziąć czyste serce? I dochodzę już tutaj do tego momentu, którego już parokrotnie wspomniałem. O tej transplantacji. Dobrze mówię, tak? Czyli wycince starego serca, a włożeniu nowego. Otwieramy Księgę Ezechiela, 11 rozdział. Zresztą w innych rozdziałach, w innych miejscach też to jest. Ale z jednego tylko skorzystamy. Czyli Ezechiela, 11 rozdział, werset 18 i poniższe. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy, wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serca kamienne i dam im serca mięsiste. Nowy przekład mówi serca wrażliwe. Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem.
Lecz tym, których serce idzie za ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Zobaczcie. Dochodzimy do najcudowniejszego miejsca. Kiedy Bóg chce dać jako prezent, jako dar serce inne. Serce nowe. Serce, które będzie wrażliwe. Ale czy On daje im go tak po prostu wszystkim? Tak, wszystkim ustroniakom? Czy tam skoczowiakom? Czy kim tam? O, radomszczanom. No nie. Nie wszystkim. Mamy warunek w wersecie 18, którzy usuną wszystkie ohydy i obrzydliwości. Obraz pokuty. Obraz tego, że człowiek musi coś zrobić, musi zawołać, musi usunąć z swojego życia to, co złe. Musi pokutować, a wtedy przychodzi to, co najpiękniejsze. Wtedy przychodzi ten chirurg niebiański i usuwa i wyjmuje nasze serce złe. To serce, które było problemem wszystkiego złego. Usuwa je, a w to miejsce daje cudowne, nowe serce. Nikt tego nie zrobi. To jest Jego łaska, to jest Jego dar. To jest największe szczęście, że możemy otrzymać w darze za darmo to piękne, piękny dar, nowe serce. Ale wiecie co? Na tym nie ma kropki. Bo werset 20 idzie dalej. Tam jest cel, aby dostałeś nowe serce, aby coś robić. Dostałeś nowe serce, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy dopiero będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Zobaczcie, moi drodzy, w jednym krótkim zdaniu jest trzy razy ta sama myśl, jeden werset, a trzykrotnie się powtarza. Postępowali, przestrzegali, wykonywali. Bądźcie wykonawcami słowa. Można podsumować. W jednym krótkim wersecie Pan Bóg dał nam czyste serce. Pan Bóg dał nam ten prezent, ale po to, abyśmy teraz z Nim żyli. To jest obraz życia chrześcijańskiego. Obraz życia, który jest odpowiedzią, reakcją na to, co Bóg nam dał. Życie czyste. Moi drodzy, otrzymaliśmy czyste serce jako prezent od Boga. To jest właśnie tak. To serce nie wyprodukujemy w żaden sposób. Nie poprawimy go, nie podleczymy go. W księdze Jeremiasza było napisane, że nasze serce jest nieuleczalnie chore. Nie nadaje się do poprawy. Nadaje się tylko do wymiany. I Bóg to robi. To jest dar od Boga. Ale dalej jest proces. Jest kwestia, jak utrzymać czyste serce. To już jest proces, który Biblia nazywa uświęceniem. Wiecie, jeśli żona kupi mężowi białą koszulę, taką wizytową, czasem się przydaje, to po kilku założeniach już nie jest taka biała, nie? Już coś trzeba z nią zrobić. Już trzeba ją wyprać, żeby znowu przywrócić jej biel. I ten proces również następuje w duchowym życiu. Apokalipsa mówi: błogosławiony, który czuwa i pilnuje swoich szat. Przed czym? No przed zabrudzeniem. Zabrudzeniem poprzez grzech. Błogosławiony, który pilnuje przed zabrudzeniem. Wiecie, przeczytam ten fragment jeszcze, który wielokrotnie poruszam. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały, czyli nie zbrudziły, nie splamiły swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, bo są godni. Analizując szczegółowo ten fragment, nie ma na to czasu teraz, ale kiedy by się mu dokładniej przyjrzeć, tu nie chodzi o osoby, które nigdy nie splamiły swoich szat, ale które teraz je mają czyste, bo ich pilnują, żeby ich oczyszczać. Te są godne, aby być z Nim. Ale najbardziej przeraża mnie w tym fragmencie to jedno słowo kilka. Kilka. Kilka osób. Kilka osób. Ja wierzę, że możemy zrobić wiele, aby być wśród tych kilku. Aby to kilka oznaczało, że ja tam jestem. Ale jak to zrobić? Jak robić, aby utrzymywać czyste serce? Objawienie, znowu widzicie, znowu trzymam się objawienia 22:14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty.
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, dopowiem we krwi baranka. Tak, i teraz wracam do tej myśli, którą rozpocząłem, że ludzie czystego serca to ludzie, którzy zdawają sobie sprawę, że potrzebują czyszczenia. To ludzie, którzy zdawają sobie sprawę, że czasem ich serce może się zabrudzić i przychodzą do źródła oczyszczenia. Przychodzą pod krzyż Golgoty. Dzieci moje, to wam pisze, mówi Jan w pierwszym liście, drugi rozdział, pierwszy werset. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Moi drodzy, łaska, krew Jezusa, która oczyszcza nasze grzechy, w żadnym przypadku nie może być przyzwoleniem na grzech. W żadnym przypadku nie możemy sobie żyć tak swobodnie. Zgrzeszę, to się pomodlę. Słuchajcie, Pan Bóg bada motywy. On wszystko wie. W żadnym przypadku nie możemy sobie pozwolić na takie życie, że skoro jest darowana nam łaska tak szeroko, to sobie mogę żyć jak chcę. Zgrzeszę, pomodlę się, zgrzeszę, pomodlę, zgrzeszę, pomodlę i tak sobie będę bujał. Nie, nie, nie. Jest, Bóg mówi, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli się zdarzy, to jest wyjście. To jest krew Chrystusa. To jest miejsce, gdzie możesz wyprać swoje szaty. I znowu jesteś czysty. I znowu Bóg ci daje nową kartę. I znowu Bóg cię tak traktuje, jakbyś jeszcze nigdy nie zgrzeszył. Ale Bóg zna twoje serce. Bóg zna twoje motywacje. I wie, że pragniesz być czysty i święty przed Jego obliczem. Więc kochani, podsumowując, ludzie czystego serca to ci, którzy po pierwsze otrzymali czyste serce jako dar, jako prezent, ale też go utrzymują w czystości ciągle. Dbają o to, aby ono ciągle było czyste. Jeśli trzeba, to przychodzimy do źródła oczyszczenia. I na koniec, bo czas się już mi powoli kończy, na koniec jeszcze parę zdań o tej cudownej obietnicy. O tej cudownej obietnicy, albowiem oni Boga oglądać będą. Ja myślę, że ta obietnica dotyczy tych dwóch obszarów. Pierwszy to wieczności. Jasne, że na pewno to dotyczy wieczności. Że będziemy kiedyś Boga oglądać twarzą w twarz. Na pewno. Ale myślę, że to dotyczy również, może jeszcze na koniec wspomnę coś o tej kontekście wieczności. Ale chcę się skupić na tym, co tu i teraz. Bo my dziś możemy Boga oglądać w pewnym znaczeniu. Bo my dziś możemy Boga oglądać w działaniu, w naszym życiu. Pamiętacie Mojżesza, który Boga oglądał, może nie twarzą w twarz, ale ukryty w szczelinie skalnej. Mógł oglądać chwałę Bożą, gdzieś może z tyłu. Nie wyobrażam sobie tego przeżycia. Tak bardzo mnie ono fascynuje. Jak byśmy go nazwali tak ogólnie? Nazwę go spotkanie z Bogiem. Takie bliskie. Ale widzicie, to nie było tylko raz. Hebrajczyków 11:27 pisze tak o Mojżeszu. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jakby go widział. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jakby go widział. Kiedy? Cały czas. To był jego styl życia. Cały czas trzymał się niewidzialnego tak, jakby go widział. Parę momentów tylko wspomnę. Kiedy gorejący krzak płonął, podchodzi, rozmawia z Bogiem. I znów tą sytuację możemy nazwać spotkanie z Bogiem. Do czego zmierzam? A kiedy był 40 dni na górze, kiedy był w obecności Boga, pamiętacie, kiedy zszedł z góry, twarz jego tak promieniała. Ludzie byli, nie umieli nawet patrzeć na jego twarz. Do tego stopnia, że zasłonę sobie kładł na twarz. Niesamowite. Skóra promieniała od obecności Boga. Od tego, że był z Bogiem taki czas. I znów nazwiemy tę sytuację spotkanie z Bogiem. A w namiocie zgromadzenia, i to pozwólcie, że to przeczytamy, Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział, werset 7 i poniższy. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia.
To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu. I patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym Mojżesz wracał do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Niesamowity fragment. Wielokrotnie przez Mojżesza powtarzany. Chwała Boża opuszczała się i Mojżesz był w obecności Pana. To tak, jakby go widział w duchowy sposób. I znów nazwę tą sytuację spotkaniem z Bogiem. Dlaczego tak to nazywam? Bo to spotkanie z Bogiem jest dostępne dla mnie i dla Ciebie każdego dnia. Bo to spotkanie z Bogiem jest dostępne dla nas. To zależy od nas. Bóg czeka. Bóg jest więcej niż chętny, aby z nami rozmawiać. Bóg jest więcej niż chętny, aby przyjść i objawiać nam swoją chwałę. On chce zejść, może nie w słupie obłoku, ale chce schodzić do naszej komory modlitwy. I możemy z Nim rozmawiać twarzą w twarz. Możemy widzieć Pana. Możemy trzymać się niewidzialnego, jakbyśmy Go widzieli. Możemy? Możemy. Możemy. Nie musimy czekać na wieczność. Możemy dzisiaj, jutro, każdego dnia to przeżywać. Ale tak jak powiedziałem, jednak wieczność jest przed nami. I tutaj ostatni fragment, który przeczytam, to będzie z pierwszego listu Jana, 3 rozdział, werset 2 i później jeszcze 3. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest przed nami. To jest nasz cel. Ja sobie tego nie potrafię w ogóle wyobrazić. Widzieć Boga. Póki co sobie Go jakoś tam wyobrażamy. Oczywiście nie w sensie jakiejś wizualizacji. Tego nam nawet nie wolno robić. Ale w tym duchowy sposób wyobrażamy sobie jakoś to spotkanie. I do tego tęsknimy. Kochani, tęsknisz do tego? Tęsknimy do Jego, do spotkania z Nim? To może być dzisiaj. Pan powraca. Wczoraj mieliśmy spotkanie braci starszych. Jeden z braci właśnie zaczął o tym mówić. Znowu to jest nam potrzebne, to odświeżenie, że to może być dzisiaj nawet. Może jutro, a może jeszcze poczekamy trochę. Ale czemu by nie żyć tą świadomością, tą tęsknotą, że możemy się i dzisiaj z Nim spotkać. Tą tęsknotą zobaczyć Pana, zobaczyć mojego Króla, ale zobaczyć Boga nie jako sędziego, tylko jakiego mojego Ojca, który mnie umiłował, który mnie ukochał. Kochani, gdybyśmy tak naprawdę mogli pojąć ten sens, to byśmy chyba zdecydowanie inaczej funkcjonowali w tej ogromnej tęsknocie do Jego przyjścia. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, czyli każdy, kto czeka na Jego powrót, każdy, kto czeka na to, że zobaczy Go twarzą w twarz takim, jakim On jest, każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się. I wracamy do naszego tematu. Widzicie, jak Biblia jest piękna? Wracamy do naszego tematu. Oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Dba o czyste serce. Każdy, kto tę nadzieję pokłada, każdy, kto chce zobaczyć Boga, oczyszcza się, uświęca się, dba o czystość serca. A jak? To mówiłem przed chwilką. Tak więc chciałbym, abyśmy byli tymi, którzy świadomości, że możemy zobaczyć Boga codziennie, ale też świadomości, że On może po nas powrócić albo kogoś odwołać. Abyśmy byli ludźmi czystego serca.
o czystych motywacjach, o czystych czynach, o czystym języku. I jakkolwiek, niech Bóg nas błogosławi. Amen.